Jestem stworzycielem nieba i ziemi, panem wszystkiego, co jest i kiedykolwiek będzie. Choć moja wielkość jest niepojęta, spodobało mi się uczynić sobie w Tobie mieszkanie i wypełniać Cię moją obecnością. To, że ktoś tak wielki żyje w kimś tak małym, jest możliwe tylko w duchowym królestwie. Zachwytaj się mocą i chwałą mojego ducha, który w Tobie żyje. Choć Duch Święty jest nieskończony, raczy być Twoim pocieszycielem. Ów pocieszyciel jest zawsze gotowy do pomocy, musisz tylko o nią poprosić. Gdy droga przed Tobą wydaje się łatwa i prosta, czujesz pokusę, aby przestać na mnie polegać i iść w pojedynkę. Właśnie wtedy ryzyko potknięcia jest największe. Poproś mojego ducha, aby pomagał Ci na każdym kroku Twojej drogi. Nigdy nie lekceważ cudownego źródła siły, jakie w sobie nosisz.